Był taki czas lata temu, kiedy patrząc na moją mamę, naszą mamę, świętej pamięci już, niektóre sąsiadki pozwalały sobie na uszczypliwe uwagi. Pani Mireczko, może już starczy tak tych dzieci? Mama urodziła nas pięcioro, cztery siostry, jeden brat. Dziś właśnie są urodziny jednej z moich kochanych sióstr. Brat też jest kochany. Może już starczy tych dzieci? Powiem wam, że jest dla mnie dramatem współczesnego świata znacznie większy niż jakiekolwiek epidemie. Taka właśnie postawa. Starczy już tych dzieci? Po co te dzieci? Jest to postawa gotowa niszczyć, zabijać, wyzbywać się dziecka tylko dlatego, że niezaplanowane. Jakich jeszcze trzeba wydarzeń na świecie, jakiego bólu, cierpienia, lęku o własne życie, o życie najbliższych, żeby otworzyły się wielu oczy na ten właśnie wymiar odrażającego dramatu ludzkości XX, XXI wieku. Mówię ludzkości, bo jeśli chodzi o zwierzęta, ptaki, ssaki, to zawstydzają nas ludzi swoją bardzo opiekuńczą postawą w stosunku do maluszków, nawet tych innego gatunku. Jest wiosna. Lada moment będziemy widzieć, jak ptaki będą się uwijać wokół gniazd, żeby nakarmić rosnące szybko pisklęta. A my, a ludzie, nie ma na to usprawiedliwienia. Żadnego. Niszczenie życia bezbronnych dzieci w łonach matek, na to nie ma żadnego usprawiedliwienia. I to nie jest tak, że nie troszczymy się o zdrowie, bezpieczeństwo czy życie matki. Nie. Jest oczywiste, że jeżeli matka spodziewająca się dziecka jest w zagrożeniu, jest jej zdrowie czy życie zagrożone, to lekarze jak najbardziej mają prawo, obowiązek leczyć i ratować matkę. Katechizm Kościoła katolickiego też to przypomina. Nawet jeżeli niezamierzonym skutkiem tego ratowania matki byłaby, mówię, niezamierzona przy tym śmierć dziecka w jej łonie, gdyby się nie udało go uratować. Wciąż w Polsce obowiązuje ustawa o ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. I warto przypomnieć tutaj słowa profesora Hazana, tego, który został po świętej pamięci profesorze Włodzimierzu Fiałkowskim, wielkim obrońcy życia ludzkiego. Został tym głównym lekarzem czuwającym i nadającym kierunek w Polsce, ginekologiem, położnikiem obrony życia ludzkiego, godnego potraktowania kobiety i matki. A więc matkę można ratować, zdrowie matki można ratować, w razie potrzeby ciążę przerywać. Profesor Hazan przypomniał, tak, wtedy, kiedy dziecko już jest na tyle rozwinięte, że przerwanie ciąży przez cesarskie cięcie na przykład pozwoli dziecku trzymać się przy życiu. Doczekać do takiego momentu, kiedy dziecko będzie na tyle już rozwinięte w łonie mamy, że sobie poradzi poza jej organizmem. To nie przerwanie ciąży jest problemem, ale przerwanie jej w tym momencie, kiedy się zakłada, że dziecko nie poradzi sobie i umrze. Dramatyczne te rzeczy. A zarazem piękne te rzeczy, bo zdarzały się matki, które mimo prawa moralnego
i mimo gotowości lekarzy, czasem wręcz odmawiają ratowania własnego zdrowia czy życia, albo proszą o odczekanie z terapią do tego momentu, kiedy dziecko będzie już bezpieczne, kiedy terapia dla mamy nie zaszkodzi dziecku. Jest heroizm mamy. Nikt nie może zmuszać, nie może oczekiwać od mamy takiego heroizmu, ale zdarzają się takie kobiety. Tak. Epidemia. Niedziela palmowa, niedziela męki pańskiej. A ja tutaj o maluszkach, które ukryte w łonie mamy, mają prawo czuć się tam bezpiecznie, rozwinąć się, urodzić się, czy to w naturalny sposób, czy poprzez cesarkę, ale urodzić się wtedy, kiedy będzie miało szansę do poradzenia sobie na zewnątrz. Nawet jeżeli mamę przerośnie możliwość opieki nad dzieckiem, to są małżeństwa, które są gotowe adoptować tego maluszka. Nigdy dość przypominania o tym, że życie ludzkie ma nieskończenie wielką wartość, bo jest Bożym darem, bo jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, bo mamy duszę nieśmiertelną. Życie ludzkie jest darem. Czy zaplanowane, czy nie? Przez rodziców. Bo zaplanowane jest przez Pana Boga. Miejmy to w sercu i nie lękajmy się. Hiszpanie teraz zmagały się z epidemią koronawirusa, ale wcześniej jeszcze zasłynęli między innymi z takiego przysłowia: każde dziecko rodzi się z bochenkiem chleba pod pachą. Mamusiu, tatusiu, jeśli tylko nie wpadniecie w rozpacz, nie pogrążycie się w alkoholizmie, dacie radę wyżywić maluszka. Dacie radę. Nie lękajcie się przyjąć dzieci, którymi was Bóg obdarzy. To przypominał Jan Paweł II w roku jubileuszu urodzin, w rocznicę swojego początku pontyfikatu. Byliśmy wtedy częścią naszej rodziny w Rzymie. Słuchaliśmy tych słów. Nawet podchodziliśmy wtedy z dwójką z naszych dzieci, podchodziliśmy wtedy do Ojca Świętego jako reprezentanci rodzin polskich. Dzięki życzliwości świętej pamięci biskupa Stanisława Stefanka. Nie lękajcie się przyjąć dzieci, którymi was Bóg obdarzy. Będę to przypominała. W porę i nie w porę. W czas epidemii i poza epidemią. Bo to takie ważne. To tyle. Wasza Agnieszka. Trzymajcie się, z Bogiem. Pa.